mamy pretensje, praktycznie rzecz biorąc do wszystkich, że zatrzymaliśmy się na tak zwanym konfliktowym modelu stosunków przemysłowych. Czy jest ktoś na sali, kto chciałby powiedzieć coś na temat tego, co dokonało się w Niemczech, chociażby za sprawą ustawy Gesetz w 1952 roku i później poprawionym ustawą Mitbestimmung Gesetz. Ja mówię o Niemczech, we wszystkich krajach w zasadzie te rzeczy nastąpiły, ale no zatrzymajmy się tutaj na najbliższych sąsiadach. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dołożyć do tego, że inny stosunek pracodawcy z pracodawcą, to jest podniesienie kapitału strukturalnego, to jest zdynamizowanie innowacyjności, może nie tej dużej, ale tej drobnej, tej małej, to jest wspólna walka o stosunek jakości do ceny swoich produktów. Czy ktoś z Państwa chciałby coś na ten temat powiedzieć, ewentualnie czy muszę to powiedzieć? Nie słyszę, to może wezmę. Na tym wykresie starałem się narysować to, o co nam chodzi. Już od Arystotelesa poprzez współczesnych autorów podnosi się problem, że jest jakieś optimum dysproporcji pomiędzy zarobkami pracodawców i pracobiorców, przy których dochodzi do maksymalnej ilości transakcji na rynku. Arystoteles mówił, że to jest 6, ale on uwzględniał całe państwo, że dysproporcje nie powinny przekraczać jak 1 do 6. Arismendarieta Mondaniaga, pisząc statut dla tego francuskiego konglomeratu Mondragon, potężna firma wielooddziałowa, pracująca w wielu krajach, zatrudniająca 82 tysiące osób, ustalił dysproporcję jak 1 do 4 między dysproporcją w firmach. W duńskim prawie nie ma czegoś takiego, że państwo ustanawia najniższą płacę w gospodarce. Zobowiązuje natomiast pracodawców i załogi do przyjęcia stosownego regulaminu. I w zasadzie nie przekracza tam ta dysproporcja 1 do 5. Badania, które robił na terenie Norwegii i Szwecji, uciekło z głowy. Dobra, nie wiem, o to chodzi. Jak sobie przypomnę, to tak powiem. Podał tę liczbę bardzo precyzyjnie na 4,7. To jest od strony ekonomicznej. Natomiast od strony moralnej, od strony może pewnych wartości, w tym kraju nie dyskutuje się na ten temat, do jakiej dysproporcji mamy do czynienia jeszcze z przedsiębiorczością, a po przekroczeniu której zaczyna się grzech. Zaczyna się grzech. Czy te dysproporcje, które w tej chwili są, nie będę tutaj z imienia i nazwiska wyszczególniał, prawda, niektórych ludzi, ale powiem o jednym z Rady Rady Rozwoju, zarabia 37 tysięcy dziennie. To takie jest, takie normalne? Czy takie normalne? Czy przy takich dysproporcjach, prawda, ludzie będą się mobilizowali, prawda? I chcemy jasno postawić, że jest jakieś optimum. Jest jakieś optimum, a państwo w dobrze pojętym interesie powinno myśleć o tej granicy, czyli w jakiś sposób zachęcić ludzi do tego, przepraszam, przedsiębiorców i pracodawców, żeby tego optimum poszukiwać. Nie wiem, czy to jest 1 do 10. W Japonii jest ustawowa
przepis, że dysproporcje nie mogą przekraczać 1 do 11. I rozwala się Japonia, no jakoś istnieje. Jakoś istnieje. Mogę spytać, czy to dotyczy tylko przedsiębiorstw państwowych, czy też wszystkich? No przepraszam. Chciałem zapytać, czy dotyczy to tylko i wyłącznie zatrudnionych w sferze budżetowej, czy też wszystkich przedsiębiorstw? W przemyśle. W budżetówce nie. No, budżetówce to jest zależące. Jeśli można tylko to znaczy.